Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Monkey.pl i zapraszam was do jakże wyczekiwanego pewnie przez was materiału o moich klasach z WW2. Jak też widzicie, mam trochę przegranego czasu w tą grę i jakieś tam umiejętności mam, więc myślę, że mogę się podzielić moimi klasami, których ja najczęściej używam. Więc bez zbędnego przeciągania myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy od pierwszej klasy. Pierwszą klasę mamy taką... O, przepraszam, tutaj powinno być nóż. Takiego typowego ninja. Mamy dywizję Mountain, prawda, żeby nie być niewidocznym. Oczywiście perk, to mamy zbieracz, czyli tak padlinożercę de facto. Klasa, która jak widzicie, no to jest PP-szka. Uwierzcie mi, zobaczycie od cholery PP-szek tutaj, bo no, najbardziej używam tej broni. Tłumiczek. Uchwyt, powiększony magazynek, pistolet zależy od was tylko, jaki używacie. Dużo osób używa tutaj rewolwerów, widziałem. Tak samo tego pistoletu automatycznego, ja nie wiem, ja szczerze mówiąc lubię ten P08, a także ten 9mm SAP. Więc to już zależy od was. No i nożyk, żeby być niewidocznym, prawda, brytyjski tutaj to jest tak przypadkowo, ja tego nie wybierałem akurat. A więc lecimy do następnej klasy i jest to znowu PP-szka, tym razem kacza zupa. A i mogę powiedzieć tak, że jeśli na przykład gram bronią z tłumikiem, PP-szką z tłumikiem, to ogólnie nie używam wtedy tłumika, bo dziwnie mi się gra. Po prostu dziwnie mi się gra, jak używam PP-szki z tłumikiem i kaczej zupy. Jakoś nie potrafię, mogę albo używać właśnie... czekajcie, co ja robię? Albo używam kurtyny. Albo tej zwyczajnej, albo też wąż 2. Tak więc... ale tylko mówię, to są moje preferencje, ja nie potrafię jakoś, dziwnie. Tutaj na samą klasę mamy infantry, czyli piechotę. Tak jak widać. Znowu padlinożerca, no bo wiecie, no... Nanioki i te sprawy, żeby nie martwić się za bardzo o amunicję i te sprawy. Kacza zupa. Szybkostrzelność. Powiększony magazynek, wydłużona lufa i uchwyt. Myślę, że powiem wam tak, że to jest setup, że na ogół jak nie idzie, to jak weźmiesz to zaczyna iść. Naprawdę, to jest setup dla mnie jedna z najlepszych, jak nie najlepsza klasa, jaką kiedykolwiek se stworzyłem w tej grze. I naprawdę polecam wam przetestować sobie, tak chociażby kilka meczów zobaczyć, czy wam podpasuje, czy też nie. Bo dzięki temu, dzięki piechocie poruszam się troszeczkę szybciej. A po prostu PP-szka z tymi czterema dodatkami moim zdaniem miażdży. To jest po prostu miazga. Jak widzicie, pistoletek, tak jak mówiłem, 9mm SAP. Tutaj mamy powiększony magazynek i ulepszone gwintowanie. Jeśli mamy problem z zabiciem kogoś na daleki dystans, to możemy właśnie użyć tego pistoleciku, który jest celny, mocny i w ogóle. Granacik, semteksik, tak żeby przekurzyć kogoś z budynku. I brytyjskie to wiecie, tam przypadkowo po tym zmianie dywizji. Ja się nie bawiłem. Tutaj następną klasę, jaką mamy, to jest nasz Nambu Type 2. Tak? Dobrze mówię? Dobrze. Z dywizją Airborne. I powiem wam, że tą bronią, najlepiej mi się, nie wiem czemu, ale gra w tej klasie. Próbowałem grać w Mountain, Infantry, Armored i w ogóle, ale... Najlepiej mi się gra właśnie z tym ustawieniem z Airborne. Wiadomo, padlinka. I do tej broni, tak jak już Pingwin mówił u siebie w materiale, i ja się z tym zgadzam. Najlepsze dodatki do tej broni, moim zdaniem, to jest właśnie powiększony magazynek, ulepszone gwintowanie, czyli lufa i szybkostrzelność. To są takie najbardziej potrzebne według mnie dodatki. Można też sobie użyć równie dobrze zamiast Airborne. Albo zamiast któregoś, chociaż nie polecam wam zdejmować tych dodatków. Można wziąć sobie Airborne i wziąć sobie lunetkę, jeśli komuś przeszkadza ten celownik. Bo ja też tak próbowałem, ale no niestety no, wynika z tego, że wolę jednak z Airborne grać. Pistolecik 9mm i nożyk do rzucania. Następna klasa. Mamy Folka. Naszego ukochanego Folka, który jest tak w kurwę mocny, że nie wiem. Dywizja Infantry. Wiadomo, Stalker, żeby się szybciej poruszać. Padlinka, to prawie w każdej klasie mam padlinę, poza tam kilkoma tylko. A więc tutaj mamy cztery dodatki, to jest powiększony magazynek, szybkostrzelność, gwintowana lufa oraz uchwyt.
Ten de facto uchwyt nie jest aż tak mega potrzebny, można go wymieniać sobie na szybkie dobywanie. I wiele osób na przykład właśnie też się skarży na to, że szybkostrzelność tutaj powoduje większy odbłysk, mi to nie przeszkadza, ale można sobie po prostu to zdjąć i na przykład zamiast właśnie szybkostrzelności wziąć ten szybkie dobywanie. Lufa, ze względu tego, że po patchu dostało to tam niby tego małego nerfa, ale dalej jest tak mocno, ale po co ograniczać swoją broń, skoro można użyć, tak? Pistolecik 9 mm, widzicie, ulepszone gwintowanie, powiększony magazynek, nożyk do rzucania i lecimy dalej. Kolejna klasa z pepeszką i tym razem mamy właśnie z infantry znowu pepeszkę, tylko że tym razem, tak jak właśnie mówiłem, jest to klasa z tłumikiem, czyli musi być normalna pepeszka albo tam kurtyna lub coś w tym stylu. I tutaj mamy wersję z szybkostrzelnością, ulepszonym gwintowaniem, tłumikiem oraz powiększonym magazynkiem. Powiem wam, że tą klasę ostatnio dopiero jakoś zacząłem testować i naprawdę bardzo mi się podobało granie tą też klasą. Padlinożerca, żeby amunicji nie zabrakło. I tutaj mamy właśnie pistolecik automatyczny z... Do pistoletów ogólnie prawie cały czas używam tych samych dodatków, powiększony magazynek i ulepszone gwintowanie, ale to mówię, zależy od preferencji. Możecie też użyć bazuki, jeśli na przykład chcecie, żeby UAV niszczyć, to zależy tylko od was. No ja podaję wam tylko te podstawowe mniej więcej tak, warianty. Nożyk do rzucania, wiadomo, można też wymienić na jakiś tam Semtex, S-Mina, prawda, C4, cokolwiek, co chcecie. Tak samo tutaj taktyczne, flare, nie wiem, co byście chcieli. Następna klasa. Matko święta, już 6 minut, 7 minut. I Travers. No i tutaj mamy dywizję armory, nie, matko święta, piechoty, czyli infantry. Mamy tutaj właśnie Itreburst z celownikiem. Wiele osób gra też, nie wiem tylko czemu to jest kudeczka ogólnie, ale ważne. Okej. Okay. Wiele osób gra w tej broni bez celownika, chociaż ja nie wiem, mi najbardziej ta broń leży właśnie z celownikiem. Uważam, że jest wtedy najlepsza. Jakoś ten celownik mechaniczny tak nie bardzo do mnie przemawia. Tutaj ma właśnie, tak jak mówię, celownik mechaniczny, rapid fire, żeby szybciej strzelało. Powiększony magazynek, bo jak wychodzi kilku gości, to no, da radę ich ściągnąć, nie powiem, że nie, chociaż to jest broń burst, czyli trzeba mieć też celność. No i gwintowanie, żeby być jak najbardziej skutecznym na daleki dystans. Padlinożerca, amunicji, żeby nie zabrakło, pistolecik. To samo ustawienie. I tutaj mamy właśnie S-Mina. Następna klasa to jest klasa do, że tak powiem, wkurwiania. Jeśli ktoś mnie za bardzo irytuje, to mamy Expeditionary, strzelba bojowa, bez zapalających oczywiście, żeby nie być za bardzo chujem. Powiększony magazynek, szybkostrzelność, wydłużona lufa, sabotażysta, żeby wysadzać tę czwórkę w powietrzu. Tutaj bazooka, żeby niszczyć UAV, bądź też inne pojazdy latające wroga. C4 oczywiście, brytyjskie smoke, granaty flashowe. I lecimy dalej. Następna klasa to jest FG42, która de facto jest teraz za bardzo niedocenianą bronią po tych wszystkich nerfach. Chociaż ja wam powiem, że i tak uwielbiam tą broń. Moim zdaniem jest świetna. Dywizja piechoty, jak też widzicie. Do FG mamy celownik, uchwyt, szybkostrzelność i powiększone magazynki. Można to równie dobrze wymienić, ten uchwyt. Można wziąć sobie wtedy duży kaliber, czyli tam high kaliber. Lecz ja preferuję jednak grać z uchwytem, bo uważam, że wtedy jesteśmy jeszcze bardziej celni. Wiadomo, P08, mówię, te same dodatki. Tutaj mamy S-Mina i padlinożerca. Lecimy dalej. Następna klasa, Expeditionary właśnie. I tutaj mamy żelazną kurtynę z rapid fire'em, uchwytem oraz magazynkiem. I tutaj mamy perk pośpiech, czyli hustle, żeby szybciej przeładować broń. Spytacie się pewnie czemu tak, albo dlaczego takiej klasy używam. Powiem wam z tego względu, że Expeditionary ma funkcję po prostu padlinożercy. Czyli może podnosić amunicję i jest to, uważam, że bardzo dobra klasa, jeśli chcemy sobie tak pograć, prawda? Często na przykład wychodzimy na jakieś feedy i potrzebujemy też szybko przeładowywać, więc jest to bardzo dobra opcja z tym perkiem Hustle. Można oczywiście wziąć jakiś inny perk, ale ja mówię, ja polecam ten. Tutaj mamy rewolwer, tak jak widzicie właśnie, który jest też naprawdę mocny.
Zdejmuję na dwa chyba strzały. Tylko trzeba być celnym, prawda? Tak jak mówię, trzeba być celnym. Mamy tutaj ładunek wybuchowy, czyli naszą C4, żeby podrzucić komuś. Tak, żeby go dupnąć, że tak powiem. Następna klasa. I następna klasa to jest taka... klasa, w której się de facto uczę jeszcze tego movementu, bo... zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Mamy tutaj armored, padlinożercę, żeby zbierać amunicję, wiadomo. Kacza zupa, mamy tak, ulepszone gwintowanie, uchwyt, a także szybkie dobywanie. Czyli pytacie się, po co to quick draw, skoro ono nie działa za bardzo. Powiem wam, że zacząłem się uczyć w wolnym czasie takiego movementu, takiego przerywanego biegu, żeby właśnie on działał, co nie? Widzicie, bo jak biegniemy, to on tak nie działa, a tak działa, co nie? O. No, a więc o to chodziło. Pistolecik, tutaj mamy jeden dodatek tylko, powiększony magazynek. I mamy granat ofensywny, czyli mamy Semtexa. Następna klasa, jak, do jakiej przejdziemy, to jest klasa 11 już. I to jest infantry, czyli piechota. Mamy tutaj STG, który jest według mnie też bardzo świetną bronią. Mamy tutaj celownik, szybkostrzelność, wydłużoną lufę i powiększone magazynki. Uważam, że do tej broni nie potrzeba uchwytu za bardzo, chyba że chcemy sobie na przykład, nie potrzebujemy celownika. Ja powiem wam, że długi czas grałem bez celownika, ale powiem, że z celownikiem, nie wiem, jakoś mi się chyba lepiej jednak gra. Także to tak. Można zamiast celownika sobie wziąć właśnie uchwyt. To już zależy od preferencji. Ten celownik też ogólnie jest spoko, właśnie ten malutki, tylko, no nie wiem, tak jak mówię, no na daleki dystans jest mi jakoś dobrze po prostu, tak. Padlinożerca, wiadomo, że amunicja się nie kończyła, jak głupiemu. Pistolecik automatyczny, powiększony magazynek, prawda, ulepszone gwintowanie i granat MK2, żeby przytrzymać i dupnąć komuś. Następna klasa, podobna do tej klasy z PP-szką z Expeditionary, lecz teraz mamy MP40, które jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą bronią po patchu. I mamy tutaj Expeditionary MP40 z powiększonym magazynkiem, rapid fire'em oraz uchwytem. Uważam, że do tej broni niepotrzebne mi jest, od razu mówię, mi nie jest potrzebne. Wydłużona lufa, uważam, że ten setup jest najlepszy do MP40, jaki mogę mieć na razie. Wiadomo, pośpiech właśnie, żeby były feedy jak najlepsze. Pistolet automatyczny z powiększonym magazynkiem, bo pistolecik ma tak to 15 pocisków, a bez, zaraz wam powiem, bo nie pamiętam nawet, wręcz 10 chyba. Dokładnie, 10 ma. To już zależy od waszych preferencji. Ale zobaczcie po prostu, jak szybko przeładowuje, prawda? Jest to coś pięknego, brakuje mi, żeby właśnie w tym kodzie było, można było wziąć sobie więcej niż dwa dodatki na przykład, niż jeden perk. O tym chodziło bardziej, sorry. No, dlatego ten perk mam tutaj. S-Mina, żeby sobie tak porozstawiać gdzieś tam, żeby za free kill'e były. Następna klasa to jest Bar z piechotą górską, jak wiadomo, prawda, Stalker i wiadomo. Jest to szkoda tylko, że niestety właśnie przez to, że po patchu ta klasa nie daje, znaczy ta dywizja nie daje już magazynków, to trzeba niestety brać tego padlinożercę, bo tak to można było wziąć inny perk całkowicie i żeby było fajniej, prawda? Ale no niestety, tak bywa. Padlinka, prawda, bar, tutaj mamy powiększone magazynki, wydłużona lufa, szybkostrzelność i uchwyt. Można, prawda, zrezygnować z jakiegoś dodatku, chociaż nie wiem, z którego miałbym, szczerze mówiąc, zrezygnować tutaj do tej broni, żeby było na, można było sobie wziąć duży kaliber, więc... To jest mój zestaw. Hej Mecik, prawda? Pistolet automatyczny S-Mine. Lecimy dalej, zbliżamy się już ku końcowi. Mamy tutaj klasę Shipment tak zwaną, czyli Armored z zbieraczem. Można ten zbieracz wymieniać na Blitzkrieg na przykład, jeśli chcemy grać czterema strykami. Też polecam, fajna zabawa na Shipmencie, jeśli się gra. Mamy tutaj Luisa z szybkostrzelnością, uchwytem oraz powiększonym magazynkiem. Ten nożyk jest tak przypadkowo, szczerze mówiąc, bo to miał być granacik, dobra. Pistolecik, prawda, mamy P08, który tak naprawdę rzadko się przydaje, jeśli mamy właśnie tego bydlaka. A więc lecimy do następnej klasy. Mamy tutaj snajperkę w dywizji Airborne i jest to ta nowa snajperka. Powiem wam, że jest tą snajperką mi się chyba najlepiej quickscope'uje.
z tych wszystkich tutaj, które są obecne. O, poza lever action, bo za bardzo. No, tylko co podnosiłem po tam po błoniu, bo nie mam jej niestety. Mam tutaj wszystkie snajperki, jak widzicie, i uważam, że najlepiej mi się chyba tym quickscope'uje. Mamy tutaj tak, powiększony magazynek, kaliber balistyczny oraz amunicję pełnopłaszczową, bo niestety nie mam jeszcze szybkostrzelności, jak widzicie, nie odblokowałem. Perk, jakie mamy, to czujka, czyli lookout tak zwany, żeby widzieć z dalszej odległości oraz żeby minimapa była większa, mniejsza, większa, większy obszar widzenia był, o, tak powiem. P08 z powiększonymi magazynkami, żeby czasami zmienić, prawda, S-mina, żeby gdzieś na przykład można było stanąć. I ostatnią klasę, jaką mamy, to jest klasa, którą też bardzo lubię. To jest M2 w dywizji piechoty. Jak widzicie, tutaj mam powiększone magazynki, kolimator, szybkostrzelność i wydłużoną lufę. Wiadomo, padlinożerca, żeby zbierać amunicję. Powtarzam się już nie wiem który raz, ale to są klasy, prawda, którymi grałem, żeby zdobywać V2 i w ogóle, więc no także powiem, musi być niestety. Chyba że będę się bawił w szabrownika i będę podnosił broń. Mamy tutaj 9 mm SAP, ulepszone gwintowanie, powiększony magazynek, a także granacik. I tutaj mamy dymny, bo tą klasę czasami używam na wojnie, jak jest jakieś zadanie. Na przykład na most trzeba. I naprawdę uważam, że ta broń jest mocna. Jeśli ktoś nie miał, to serio polecam. No i to chyba na tyle. Tak więc więcej klas już nie ma. Opowiedziałem wam wszystkie moje klasy. Jeśli chcielibyście jeszcze jakiś materiał na temat nie wiem, moich klas, jakieś porady, cokolwiek, to dawajcie znać w komentarzach, w opisie, a także zostawiajcie łapki, jeśli chcecie. Suby też są mile widziane. I dzięki za wysłuchanie. Na razie, trzymajcie się, cześć!